Decyzją kapituły Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Damian Domański, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie, został pomorskim bibliotekarzem roku 2021. O różnorodnej ofercie i wielu inicjatywach prowadzonej przez niego placówki w telewizji TETKA informowaliśmy wiele razy. W tym roku organizowana była 12. edycja ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarza Roku, organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Oficjalne wręczenie tytułu nastąpi podczas Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Informacja o przyznaniu tytułu Pomorskiego Bibliotekarza Roku jest dla mnie ogromną radością. To podsumowanie ponad 7-letniej pracy na rzecz mieszkanek i mieszkańców gminy Morzeszczyn i promocja czytelnictwa oraz roli biblioteki w środowisku lokalnym. Oczywiście poczytuję to wyróżnienie bardzo indywidualnie, ale również myślę, że jest to nagroda dla całego środowiska gminy Morzeszczyn, również dla władz samorządowych, które są otwarte na wszelkie działania morzeszczyńskiej biblioteki. Bardzo się cieszę, bardzo mnie ta nagroda motywuje do dalszej pracy, do dalszego działania. W kolejnych latach pokażemy, że kultura bardzo dobrze ma się również i na prowincji, że wcale ta oferta, którą proponujemy w gminie Morzeszczyn, nie jest absolutnie gorsza od tej, którą można znaleźć w większych ośrodkach miejskich.